Cefirus. Jestem autorką Jagodowego Lasu, Syrenek i Trytonów i niedługo, miejmy nadzieję, wydanych Adeptów. I chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak z mojej strony wyglądało wydanie Jagodowego głównie lasu i jakie miałam w związku z tym przygody. I lecimy. To, co na początek może zabrzmieć brutalnie, to moim zdaniem, dopóki nie macie przynajmniej grywalnej bety podręcznika, to nie warto się w ogóle tym zajmować. Przez ostatnie 2 lata widziałam mnóstwo zaczętych projektów, naprawdę mnóstwo. I często mam wrażenie, że ktoś, jak nie ma motywacji, żeby skupić się na pisaniu, testowaniu i skończeniu gry, to zajmuje się wszystkim dookoła. Czyli wybiera drukarnię, przegląda godzinami stoki i grafiki, szuka właśnie tych grafików i tak dalej. I to jest bardzo często forma prokrastynacji. Także uważam, że absolutną podstawą jest choćby beta podręcznika, choćby dlatego, że na tym etapie może się okazać, że wszystko, co założyliśmy, nie działa. I tak, jak to było po kolei z Jagodowym Lasem? Ogólnie Jagodowy Las napisałam dla siebie, dla mojej córki i nigdy to nie miał być produkt jakkolwiek komercyjny. Ale jak już go napisałam, tam działam w ekipie Fireballa Juniora, Fireballa z chłopakami, którzy bardzo pomogli i mieli już doświadczenie, bo już te Fireballe wcześniej były wydawane, to uprościłam ten silniczek i stwierdziłam, co mi szkodzi, pokażę go, może ktoś się zainteresuje. Zainteresowanie było naprawdę duże, także jak wyszedł PDF, to było naprawdę na tamte czasy, jak to brzmi, rekordowa ilość pobrań. I po odezwie społeczności postanowiłam wydrukować starter. Wtedy cały czas działałam na podstawie tego, że jeżeli ma się działalność gospodarczą, która przynosi maksymalnie połowę minimalnej krajowej, to nie trzeba zakładać firmy, działalności, rejestrować się, nic, tylko naprawdę tego pilnujcie, bo jeśli choć troszeczkę to przekroczycie o złotówkę, o grosz, to już macie obowiązek założyć działalność gospodarczą i jeżeli się miało działalność gospodarczą, to przez 60 miesięcy od jej zakończenia nie można z tej opcji na powrót korzystać z połową minimalnej krajowej. Także jeżeli chcecie sobie na przykład wydawać broszurki takie hobbystycznie, a potem do tego wrócić na przykład po pieniądzach, które przyjdą ze zbiórki, bo to będzie więcej niż 1000 zł na raz, no to tak się nie da. W każdym razie, po wydaniu tej podstawowej wersji, która teraz jest nazywana starterem, dalsze było zainteresowanie, w dużej mierze dzięki Marcinowi Kubiesiek, który napisał Mistrza Baśni, razem zrobiliśmy zbiórkę. I dzięki tej zbiórce zostało sfinansowanie na wydanie Jagodowego Lasu. I w tym momencie mam 2 opcje. Albo ukręcam głowę projektowi, w sensie zakładam, rozliczam to i zamykam firmę, albo faktycznie zakładam i działam z tą firmą. Ja zdecydowałam się spróbować, no ale kryzys cały ten wirusowy trochę popsuł. I teraz tak. Dlaczego nie zdecydowałam się na wydawnictwo? U mnie główny argument był już stricte emocjonalny, ponieważ napisałam tą grę dla dziecka, chciałam mieć prezent na półce dla niej, to chciałam mieć 100% kontroli nad tym, co się dzieje. Ja wybieram papier, ja wybieram grafiki, ja wybieram terminy, jakość, ja rozmawiam z klientem i całą resztą i to było dla mnie niewyobrażalne, że przekazuję to komuś innemu, ktoś inny decyduje. Nie mówię od razu, że się boję, że mnie ktoś tam oszuka, że ta gra nie wyjdzie, albo że nie wiem, że wydrukuję to na papierze toaletowym, co wtedy nie było dobre. To był główny argument. Ale zastanówmy się, jakie są zalety z drugiej strony, albo cechy, może inaczej, cechy wydawnictwa. Przede wszystkim finansowanie i ogarnienie kwestii prawnych, a więc również księgowych. To jest dramatyczna rzecz, naprawdę uciążliwe. Nasze państwo nie pomaga zupełnie z takimi rzeczami. Zresztą zdarzają się osoby, bodajże Ramel wspominał, że robił 3 zbiórki i każdy musiał rozliczać inaczej, bo nasze prawo nie jest przygotowane jeszcze do końca na to, jak co to są zbiórki, a już czy inne tego typu patronajta. Nie słyszycie mnie? Słyszycie mnie czy nie? A, dobrze. Okej. Druga kwestia jest taka, to jest reklama. Reklama po pierwsze kosztuje, a po drugie reklama to jest też wysiłek i umiejętności. Wrzucanie pieniędzy w Facebooka zaowocuje prawdopodobnie większymi zasięgami, ale niekoniecznie to się zmonetyzuje.
Sprzedaż jest również czasochłonna i rodzi papierologię. Do tego tego roku weszło okropna rzecz, jaką jest BDO, to jest baza danych o odpadach. I nawet jeśli wyślicie 10 kopert bąbelkowych, to musicie się tam rejestrować, musicie mieć numer BDO, musicie składać Państwu raporty o to, ile odpadów produkujecie. I to jest kolejna rzecz, która nie działa, ponieważ 16 grudnia weszła ustawa, że do końca roku się wszyscy przedsiębiorcy muszą tego zgłosić i cały czas trwa straszliwy bałagan z tym. Ale nieważne. I zasięgi wydawnictwa. Wydawnictwo ma jakąś pulę fanów, klientów, miłośników. Oni mają newsletter, dzięki czemu jednym kliknięciem mogą poinformować tysiące ludzi o istnieniu waszej gry. Mają też dystrybutorów, czyli na przykład sklepy, z którymi już działają. I jest to to wszystko, czego wy na początek nie macie. I wydawnictwo ma sens, zwłaszcza jeśli nie zależy wam na zarobku. Bo to jest mit, że na self-publishingu jako autor zarabiasz więcej. Nie. Po prostu na self-publishingu zarabiasz to, co normalnie zarabialiby ludzie zajmujący się reklamą, finansami, sprzedażą, dystrybucją. Po prostu masz więcej pracy, większy zysk, ale to nie jest tak, że po prostu jako autor ze swoje dzieło zarabiasz więcej. Tak. Podstawą jest społeczność. Jeżeli nikt kogo nie interesuje tej gry, to niezależnie, czy robisz zbiórkę i self-publishing, czy idziesz do wydawnictwa, efekty mogą być dosyć mierne. Aktualnie jest boom na RPG, jest straszna ilość. Kiedyś, jak jeszcze ja zakładałam zbiórkę, zakładało się, że jest w Polsce 200 osób, które wspierają wszystko. I to się sprawdzało. Było te 200 osób, które zbierają, kolekcjonują, wspierają. Aktualnie nie jestem w stanie powiedzieć, ile jest takich osób, bo jest tych gier naprawdę dużo i rynek się powoli wysyca. Plus to, co się aktualnie dzieje, również uderza w branżę wydawniczą. Część drukarni działa, na przykład moja drukarnia ostatnio rozesłała maile o treści mniej więcej hej, hej, żyjemy, działamy, drukujemy, a inne drukarnie, zwłaszcza takie, które korzystały z materiałów z Włoch czy z Chin, potrafią stać. Także, no a jeśli nie macie społeczności, idziecie do wydawnictwa, to dużo zależy, jakie to jest wydawnictwo. Ogólnie w naszej branży, półświatku RPG-owym, i działa to w ten sposób, że wszyscy się znamy, jesteśmy kolegami i tak dalej, więc jakieś te zasięgi będą. Natomiast jeśli macie normalną książkę, no to wydawnictwo też raczej nie zainwestuje w reklamę kogoś, kto nie jest znany. Także niezależnie, czy chcemy to zrzucić na self-publishing, czy na wydawnictwo, jeśli naszym celem jest duża ilość egzemplarzy, bo po prostu zebranie wymaganej kwoty, to jest bardzo istotne. Jak ja to widzę, krok po kroku? Pewnie to Was najbardziej interesuje. Ja uważam, że podstawą jest po prostu praca, czyli napisanie to, co macie do zrobienia. Dopóki nie macie chociażby startera, którego można przetestować, nie ma sensu iść dalej. Jak już macie starter, możecie się wziąć za najgorszą, ale też najważniejszą sprawę, czyli obliczanie kosztów. Koszty bardzo łatwo mogą Wam wykrzaczyć wszystko. Nie doszacujesz 2 zł na wysyłce, 300 osób zamówi podręcznik, jesteś 600 zł w plecy, a to Ci może zjeść cały dochód. Mając objętość startera, wiesz już mniej więcej, jaki format, jaki wielkość będzie miała ta książka, czyli ile będzie miała stron, ile będzie miała znaków i dzięki temu będzie można oszacować, ile potrzebujesz ilustracji, jak drogi będzie druk, ile wyniesie skład, redakcja, no i ewentualnie podatki. Jeśli nie macie pieniędzy, to jedyną rzeczą, którą inwestujecie, to jest redakcja. Ilustracje możecie wziąć ze stoków. Skład możecie sami robić po nocach. Naprawdę. Ale redakcji nie oszczędzajcie. Wujek, ciocia, koleżanka, żona, ktokolwiek, nawet po języku polskim, nie, to nie jest to, co redakcja. Redakcja wymaga wielkiego skupienia, kompetencji i byle kto wam tego nie zrobi dobrze. Miałam możliwość pracowania już z kilkoma redaktorami i redaktorkami. Widziałam też redaktorów i redaktorki, którzy nie są redaktorami i redaktorkami, tylko osobami dookoła i to nie działa. Po prostu. Nie masz jedną, zapamiętajcie proszę, jeśli masz zapłacić za jedną rzecz, to jest to redakcja. Osobiście polecam obecną tutaj Petrę między innymi, a także Szmurka. Ojej, coś mi tu zniknęło, dobrze.
Kolejna rzecz, pracujecie nad grą. Aha, jeśli chcecie, bardzo ważne jest, żeby gra żyła, a gra będzie żyła, jeśli gra będzie miała fanpage'a. To jest też dobre ćwiczenie dla Was, czy faktycznie będziecie w stanie to prowadzić. Mianowicie, jeżeli nie jesteś w stanie przygotować sobie fanpage'a, który publikuje w sposób stały, zastanów się, czy będziesz w stanie udźwignąć tak skomplikowany, wielowarstwowy projekt. Marek coś tu dodał do wydawnictw, warto rozważyć, że chcemy głównie wydawanie polsku. Dobra, więc tak, słusznie Marku, straciłam wątek. W szczytowej formie Fireball Junior miał przygotowane publikacje 3 miesiące do przodu. Mówię o codziennych publikacjach. Nie musicie robić tego codziennie, ale raz, dwa razy w tygodniu to jest minimum. Jeśli nie jesteście w stanie tego zrobić mimo możliwości planowania do przodu, poważnie zastanówcie się, czy nie bierzecie na siebie za dużo. To też wraca do tego, że chodzi o społeczność. Dalej, testy. Testy są bardzo ważne, testy są kluczowe. Słuchajcie, tu nie ma nawet o czym dyskutować. Grą musi być testowane, bo wyjdą rzeczy, które działają w waszej głowie, a przede wszystkim wyjdą rzeczy, które w waszej głowie umiecie wyjaśnić. Zwłaszcza jeśli macie nowe rozwiązania. Osobiście polecam, jeśli to jest wasza pierwsza gra, skorzystajcie, błagam was, z gotowej mechaniki. Choćby jest coś, co się nazywa Fireball Row, to jest czysty po prostu schemat, że wpisujesz swój świat, swój setting i masz mechanikę, masz wszystko. To jest też dobre ćwiczenie. Nie wymyślajcie od podstaw wszystkiego. Albo weźcie na przykład, nie wiem, PBTA i napiszcie hack. Na pewno nie polecam rzucania się na 300-stronicowy podręcznik, bo Jagodowy Las ma 112 stron i to był ogrom pracy, który był wręcz przytłaczający. Napisanie tekstu gry. Zbiórka. Przed zbiórką musisz mieć napisaną grę. Koniec. To nie ma dyskusji z tym. Po zbiórce czekacie przynajmniej 3 miesiące pracy na etat z uciążliwymi, okropnymi rzeczami. Jeśli nie będziesz miał skończonego tekstu gry, to nie sądzę, że w ciągu roku tego nie wydasz. Jest to właśnie do dużo niewidzialnej, uciążliwej pracy. Tabelki, kontaktowanie się z ludźmi, ale to po kolei mam zmienione. Ważna rzecz, o której warto wiedzieć, ISBN, czyli te kody kreskowe na książkach. To jest banalne do ogarnięcia. To jest jedna z tych rzeczy, która w tym kraju no, działa, słuchajcie. Logujecie się na stronę, drukujecie sobie podanie, podpisujecie to, wysyłacie, dostajecie numer ISBN, generujecie sobie te numery do nałożenia do książki, czy podajecie ten numer i cyk, zamiast płacić 23% VAT, płacicie 5% VAT i to jest przepaść. Ale korzystając z ISBN-u macie egzemplarze obowiązkowe. To nie jest tak, że wysyłacie sobie komu chcecie, tylko to są określone uprawnione biblioteki. Między innymi jest katowicki, bodajże chyba Uniwersytet Lubelski, dwie jakieś warszawskie uczelnie, oczywiście Jagielloński. Także 17 egzemplarzy musicie rozesłać. Plus jest taki, że wysyłka egzemplarzy obowiązkowych jest darmowa w Poczcie Polskiej, o ile jest tam ekonomicznej do 2 kilo. Dobra. Kolejna rzecz, o której warto się zastanowić, to jaki jest w ogóle wasz cel wydania gry? A dokładnie w tym momencie rozumiem, czy ma być to jednorazowe wydanie, czy ciągłość wydawnicza. Jeśli ma to być jednorazowe wydanie, nie wiem, chcecie mieć pamiątkę, wasi odbiorcy o to proszą, macie jakieś marzenie. U mnie to były głównie argumenty emocjonalne, tak, pamiątka dla dziecka, prezent, ale też odezwa społeczności, która mi to umożliwiła, to gra, która nie ma dodatków, która nie ma wsparcia, przygód, umiera. Ona żyje w chwili premiery, ludzie się pocieszą, zbiórka jest fantastycznym doświadczeniem, a potem gra znika. Poza tym dużo ludzi zaczyna już nieco alergicznie reagować na kolejne gry, które mają tylko podstawkę i nic więcej. I jeszcze następna rzecz. Zbiórka praktycznie wysyca wasz rynek. Jeżeli pokryjecie około 90% zapotrzebowania, no to firmy na tym nie utrzymacie. Po prostu. Ja zakładam zawsze 50 egzemplarzy, jak drukuję, to od razu powiem, że mi się rozpływa. Bo 17 dla bibliotek, nawet do 10 dla jakichś tam patronów medialnych, recenzentów, kilka na konkurs, kilka na cele charytatywne, egzemplarz dla mamy, egzemplarz dla teściów i kilka na półkę i to się tak rozpływa, dosłownie. To jest 50 sztuk, które też trzeba wydrukować. Jeśli z kolei planujecie ciągłość wydawniczą, czyli podstawka albo jakieś dodatki, albo pojedyncze tytuły, jak na przykład miały Fireballe, warto od razu zrobić newsletter. Da się to zrobić za darmo, przynajmniej pierwsze 1000 wpisów, co jest wbrew pozorom dużo.
warto otworzyć jakiś fanpage i od razu pomyślcie sobie o stylu, tworząc jego dowy las. Już w sumie nie powinnam go, nie wszyscy wiecie, jak on wygląda. Biorąc jego dowy las, ojejku, od razu zaplanowałam, że to będzie seria. Czyli jaka będzie okładka, jaki będzie bok, jaki to ma być papier, układ. Od razu zakładam, że będzie coś dalej. Ba, mam nawet rozpisane kolory okładek, które mają być dla konkretnych tytułów, żeby się na przykład nie okazało, że nie wiem, że drukuję syrenki w granatowej wersji, a potem ona by mi się bardziej pasowała do wersji kosmicznej. Także to jest wszystko, warto sobie zaplanować, co chcecie z tym dalej robić. Dobra. Okej, okay, pewnie Was interesuje element z szacowaniem kosztów, co? Dobrze. Przede wszystkim chodzi o to, na ile Wasz tekst jest długi. 40 tysięcy znaków to jest jeden arkusz wydawniczy. I to jest mnożnik zazwyczaj, którym się posługują redaktorzy, korektorzy i osoby zajmujące się składem. Stawki są tak, oscylują od 100 do 150 więcej złotych za redakcję. Skład, no to już bywa różnie i zależy dużo od Waszego wymysłu. Czy to ma być taki prosty skład, jaki to jest w Jagodowym Lesie, czy na przykład robicie jakąś, nie wiem, retroksiążkę, która, albo nie wiem, jakiś cyberpunka, który każda strona wygląda jak wydruki z komputera, na ile po prostu to można zautomatyzować. Kolor w druku jest dramatycznie drogi. Za 200 egzemplarzy syrenek i trytonów, które mają 11 kolorowych ilustracji, zapłaciłam tyle, co za 700 jagodowych lasów bym zapłaciła czarno-białych. Co ważne, na kwotę tą też wpłynęło to, że te ilustracje nie były po kolei, tylko były przez cały podręcznik na początkach rozdziału. To też wpłynęło na koszty. I to można, wiele drukarni ma kalkulatory online. Warto też zwyczajnie sprawdzić, kto jest jakimś tam reprezentantem na naszą okolicę, zadzwonić do niego. Oni są bardzo pomocni, pomagają z wyliczeniami. Czarno-biały druk jest tani. Tyle, że jak bierzecie na przykład, gdybym chciała wydrukować 10 jagodowych lasów, to za, tych miękkich, podstawowych, to zapłacę połowę tego, co zapłacę za 100 egzemplarzy. Także ten kalkulator warto sobie posprawdzać, powpisywać różne parametry, różną ilość sztuk. No i oczywiście te kalkulatory nie uwzględniają tych 5%, bądź 23%, jeśli nie zadbacie o ISBN. Wydruk próbny. Słuchajcie, to jest podstawa. Podstawa, jeszcze raz podstawa. Bez wydruku próbnego po prostu się pochlastacie potem ze złości, bo to wychodzą na druku zupełnie inne rzeczy niż w PDF-ie. W Jagodowym Lasie na przykład na początku tabelki miały takie ciemniejsze, szare wyróżnienia, żeby łatwiej można było się po nich poruszać. A jak wzięłam ten retro papier, to to po prostu wyglądało jak stara książka telefoniczna. To był dramat. Znaczy dla mnie oczywiście. Także przeprojektowałyśmy to. Dużo rzeczy wychodzi, czcionka zupełnie inaczej się zachowuje, no bo innych czcionek się używa przecież do czegoś, co się czyta na komputerze czy na ekranie, innych w druku. Także wydruk próbny to jest, słuchajcie, podstawa. Kolejna rzecz, obliczcie sobie wysyłkę. Tak jak mówiłam, wysyłka może Wam mocno zaburzyć wszystko. Przykład prosto z naszej zbiórki jego mistrza baśni Jagodowego Lasu. Wysyłka kosztowała 19 zł, co dla wielu osób było oburzające. Ale ceny wysyłek też się wliczają do progów i też od nich procent bierze wspieram to. Czyli 11% przepada, no to liczmy te 2 zł, tak? Czyli zostaje 17. Wtedy 15 zł kosztowała wysyłka, to zostaje 2 zł na zakup opakowania, kartonu, jakichś tam odpowiednich bąbelkowców, oklejenie tego, wydrukowanie, zaetykietowanie, plus no pytanie, czy po prostu robicie to sami chałupniczo, czy kogoś bierzecie do pomocy. Wasz czas też kosztuje, zwłaszcza jeśli macie 300-500 opakowań, to Wam to może zająć strasznie dużo i może się okazać, że potrzebujecie kogoś do pomocy. Grafiki czy stopki? Grafiki są drogie i grafiki potrafią mieć problemy z realizacją. Ja jestem zachwycona z współpracy z Janką Sobotą, która robiła mi i grafiki, i skład. I ona mi nie zawaliła żadnego terminu. To jest dosyć unikalne. I ona nie strzelała mi fochów za poprawki. Można było powiedzieć, hej, zmień to i to. Te dwie cechy, trzymanie terminów i nie strzelanie fochów o poprawki, to nie jest częsta cecha. To jest bardzo trudne do znalezienia i jeżeli chcecie iść po kosztach,
jest to ok całkowicie, to zastanówcie się dwa razy, czy nie lepiej po prostu zapłacić choćby groszem. Na Drive-Thru RPG jest bardzo dużo sztoków. One są zazwyczaj naprawdę fajnej jakości. Nawet jak są kolorowe, to często mają line art, więc możecie sobie zrobić wersję budżetową. Ktoś coś napisał, momencik. A, no, tak, znikają, rozmawiam z różnymi tam wydawcami na Zjawie, to oni mówią, że znikający graficy, czy tłumacze redakcji na 2-3 tygodnie, to też jest standard branży. I ostrzegam przed stronami z darmowymi stokami. Tam normalni szeregowi ludzie zakładają sobie konta, wrzucają sobie i można na przykład nieświadomie nawiązać ten, złamać czyjeś prawa autorskie, bo ludzie wrzucają na przykład screeny z gier i lepiej choćby grosze zapłacić. I tak jak wspominałam jeszcze raz, nie oszczędzajcie na redakcji. Dalej. Zweryfikujcie sobie, jak będziecie już się przygotować, ile na danym momencie ludzi wspiera zbiórki. Ile taka standardowa zbiórka ma osób, które to wspierają. I wtedy załóż, że tyle kompletów jesteś w stanie sprzedać. Moment. Wybacz Marku, nie będę teraz wchodzić w dyskusję, bo nam to zajmie pół godziny po prelekcji, dobrze? Dobra, straciłam wątek. I tyle osób będzie miało, zamówi wasz podręcznik i zastanówcie się, jeżeli załóżmy 200 osób wspiera podręcznik, 200 osób zapłaci za podręcznik mający 100 zł, mam taką i taką kwotę, 11% mi odpadnie, ileś mi kosztuje reklama, ileś ten i zobaczcie, ile na egzemplarzu muszę zarobić, żeby to miało sens. Po prostu trzeba usiąść i przeliczyć. Kolejna rzecz, ile muszę sprzedać egzemplarz, żeby zarobić na reklamę. To jest taka pułapka. O kurczę, Facebook mi pisze, tam zapłać 50 zł, to będziesz miał zasięg taki i taki. No okej, okay. Żeby zarobić 50 zł, ile musisz sprzedać egzemplarzy, żeby wyjść na zero? Jak się nagle okaże, że musisz sprzedać dodatkowe 2 egzemplarze, no to rozważ, ale kiedy okazuje się, że jest ich 10 czy ileś, no to coś jest bardzo źle z wyliczeniami. To, co mówiłam, 10 egzemplarzy potrafi kosztować połowę wydruku 100 egzemplarzy. No i tu taka prosta schema, tak, 1000 zł kosztów, to nas, 1000 zł kosztów, jeśli zdrukujemy tylko 100 egzemplarzy, wzrasta nam cena o 10 zł, tak? I tak, ile druk egzemplarzy rozdam, ile wysyłek opłacę? To jak bierze się grosz do grosza, to wychodzi, bo no to okej, te 17 egzemplarzy do 15 bibliotek, to nie płacisz za przesyłkę, no chyba, że masz jakąś tam rejestrowaną, ale no to dalej są koperty, dalej to jest zapakowanie, dalej są egzemplarze, za które trzeba zapłacić, ileś będzie dla recenzentów, ileś będzie na konkursy, także to też są koszty, te egzemplarze trzeba jak najbardziej obliczyć. I jeżeli nie zlecicie druku, nie opłacicie wszystkich takich elementów przed końcem roku kalendarzowego, to jeszcze płacicie podatek dochodowy na chwilę, bez nosa 17% ucieka. Możliwości oszczędzania. Ja szybko to przelecę. U mnie to mogła być rezygnacja ze złoconej okładki, ale wbrew pozorom to nie była duża różnica. Podstawą w przypadku złoconej okładki było wykonanie matrycy, czyli takiej pieczątki. To jednorazowo kosztowało 250 zł. Z tego co wiem, moja drukarnia w styczniu zdobyła jakąś maszynę, dzięki czemu już nie potrzebują tych matryc, więc wszystko staniało. Miękka oprawa. To się zastanówcie ogólnie w środowisku, gdzie kochają twardą oprawę. Klejenie zamiast szycia kartek. Kolejna oszczędność, też dla mnie nie była akceptowalna. Mniej grafik. No zastanówcie się, ile tego potrzebujecie. Ja mam ten problem, że to są gry dla dzieci, więc one powinny być albo kolorowe, albo pełne różnych atrakcji. Podnoszenie kosztów gry. Też tak oczywiście można zrobić. Też tego nie zdecydowałam się. Gorsza jakość papieru. Słuchajcie, to wcale nie musi być zły wybór. Zastanówcie się, o czym jest wasza gra i co do niej pasuje. Cyberpunkowa gra może mieć jakąś, nie wiem, nowoczesną okładkę, jakieś śmieszne, wypukłe rzeczy, jakiś selektywny lakier i tak dalej. Ale jakaś survivalowa gra, która w składzie ma udawać pisany jakiś poradnik, może być wydrukowany na czymś, co przypomina papier do książek telefonicznych. To wyjdzie tanio, ale będzie to wyglądało moim zdaniem fajnie, autentycznie.
Niektórzy chowają koszty wysyłki w produkcie, że no niestety wspieram to, ma to fatalnie ogarnięte, mianowicie mniej więcej 1/3 osób nie płaci ci za wysyłkę, ponieważ trzeba wejść w dodatki, odnaleźć i opłacić. Potem ściganie ludzi to jest po prostu dramat, to jest to strasznie dużo czasu, jest to uciążliwe. Jeszcze ludzie podają nieaktualne dane, nie podają telefonów, używają spam maili, do których nie zaglądają, więc ściganie ludzi jest okropne, no ale jest też tyle nieuczciwe, dla mnie też się na to nie zdecydowałam, bo jak ktoś kupował kilka zestawów, to kilka razy płacił za tą wysyłkę, no i osoby od odbiorów osobistych też na tym ucierpiały, choć odbiory osobiste też jest ciężki temat. Można robić mniej progów, do progów jeszcze przejdziemy, tańsze progi. Tak, progi są często niedoszacowane. Nowa przygoda czy nowy podręcznik, to jest taka ilość pracy, którą trzeba włożyć, kiedy się realizuje zbiórkę, że nie masz po prostu nawet kiedy tego napisać. To sobie dodatkowy skład, dodatkowe ilustracje, dodatkowa redakcja. A jeśli jeszcze zdecydujesz się, żeby to wydrukować, prawdopodobnie zbiórka jest niedoszacowana i dopłacisz i to ostro. Możesz też wydrukować minimalną ilość sztuk i zakończyć projekt i wtedy potencjalnie zostanie ci coś nawet w kieszeni. Czyli tak jak mówię, 90% rynku zostało wysycone, wydrukowałam te sobie 50 egzemplarzy więcej, no może 60, bo założę, że jeszcze kiedyś te 10 sztuk sprzedam. Temat zakończony, wydałam swoją grę, jestem szczęśliwa. Jest to forma niedokładania pieniędzy albo mniej konkursów, akcji charytatywnych, rozdawania. No u mnie dużo schodzi tych egzemplarzy na to. Tak, ale najmniejszy problem to wyprodukować. Największy problem, słuchajcie, to jest po prostu sprzedać. Po pierwsze, tak jak mówiłam kilka razy, zbiórka wysyca rynek. Po drugie, warto iść na jakieś targi i konwenty, ale to też kosztuje. Ja mam tego farta, że mieszkam w Warszawie, więc mogę odliczyć sobie, znaczy nie ponoszę kosztów transportu, hotelu, czy takich rzeczy i na dużych imprezach, jak warszawskie targi fantastyki, czy nawet rozważyć targi książki, ale już gdzieś pojadę, jak na przykład na Pyrkon, który jest moim zdaniem must have dla małego wydawcy, no to już jest inna kwestia. Rynek księgarski, to jest straszna patologia. Jak rozmawiałam z moim dystrybutorem, bo on w ogóle nie chce do księgarni wysyłać naszych RPG-ów, to byłam bardzo zdziwiona, ale to zdziwienie bardzo szybko mi przeszło. Bo w księgarniach po pierwsze chcą straszne zniżki, naprawdę takie, że to może być dla was 2 zł na egzemplarzu, nawet mniej, chcą mieć prawo do zwrotu i wchodzi to psychologia. Nie tracą nic na tym, że nie sprzedadzą. To się nie starają i nie sprzedają, a często wracają do ciebie podręczniki, które zostały tak przejrzane, że się nie nadają ponownie do sprzedaży hurtowej. Nie sprzedajesz, tracisz egzemplarz, zarobek będzie z tego mierny, plus jeszcze to, co oni zwracają, to musisz potem robić korektę faktury. To jest jeszcze dla ciebie finansowanie Urzędu Skarbowego, bo on dostał, że sprzedałeś te podręczniki, potem to musisz robić korektę tego, jest uciążliwe. Sklepy są bardzo nieufne względem rzeczy ze zbiórek. To jest kolejny problem. Jak w czasie zbiórki chodziłam po sklepach planszówkowych w Warszawie, to w jednym sklepie potraktowano mnie jak złodziejkę. Bo pan zainwestował w jakąś grę, plus jeszcze jest kilka wydawnictw planszówkowych, bo z tego co mi wiadomo, w wydawnictwach planszówkowych wcale nie jest dużo lepiej. Często jest tak, że po prostu że zbiórka wysyca rynek, potem sklepy to biorą, im to zalega. Plus dla sklepów to jest mrożenie kapitału, bo nie wiadomo, kiedy ta gra wyjdzie, tak naprawdę. No a jak już nawet kupią, to się boją, że to nie zejdzie. No i tak jak mówię, nie promujesz, nie kontynuujesz projektu, nie masz fanpage'a, nie dajesz jakichś dodatków takich małych, moim zdaniem, malutkich, no to gra umiera. Jeśli myślicie, że dorobicie sobie na PDF-ach, no to będą na ZUS nie starczy. To od razu mówię. Wejdźcie sobie na DriveThru i przyjrzyjcie. Żeby dostać oznakę miedzi, trzeba mieć 50 transakcji, choćby za 1 grosz. Darmowe pobranie się nie liczą. I sobie zobaczcie, ile fajnych tytułów nie zasłużyło nawet na miedź. Dodatkowo DriveThru bierze 30 albo 35%. 30, jeśli zdecydujesz się, że będziesz sprzedawać PDF-a tylko u nich, 35, jeśli chcesz sobie zarezerwować, że też gdzieś indziej. No i piraci. Dobra. Zbiórka. Tak jak wspominam, pół roku to jest praca na etat. Po prostu siedzisz nad tym, długiesz, masz tabelki, kontaktujesz się z ludźmi, ustalasz drukarnię, zastanawiasz się, zbierasz dane, ustalasz listę ludzi, którzy mają być w podręczniku, ludzie uzupełniają ci te wszystkie informacje. W serwisie Wspieram to masz magiczny Krzysztof 15,
który wpisuje same fejkowe dane i nie ma do niego kontaktu, a ta B ci uzupełnia jako Krysia, Marysia, a dedykacja brzmi dla Pontusia i zgadnij, kto to jest. Aktualnie jest RODO, więc nie może być sytuacji, że ktoś by nie chciał być w podręczniku, a go umieszczasz. W tym momencie jest sprawa karna. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś ci w sporu podręcznik chciał się w nim znaleźć i się nie znalazł, no to już jest problem, nazwijmy to natury etycznej. Znaczy etycznej, no po prostu jest niefajnie. Ja się z tego strasznie bałam, że jakieś dziecko będzie strasznie rozczarowane, a też się bałam, że jakiś rodzic będzie wściekły, bo sobie nie życzył swoich danych. 11% leci dla wspieraczki. Do tego dochodzą reklamy, recenzenci, bo choćby sama wysyłka im podręczników. Aktualnie wygląda to tak, że jeśli nie dasz komuś podręcznika, to się prawdopodobnie nie doczekasz recenzji. Recenzji jest bardzo mało, ciężko w ogóle jakich gier znaleźć. Od paru lat właśnie na RPG-owym piekiełku dostępnam takie informacje i z recenzjami jest naprawdę krucho i nawet jak ktoś napisze, to często nie mają nawet dużego wzięcia. Egzemplarze umieszczone, o których parę razy wspominałam, podatki i obsługa księgowa. Znajdźcie księgowego. Tak naprawdę. Ja byłam u dwóch różnych i księgowy mi uratował 10 tysięcy, bo mógł być ostry fakap. I jakby mi to zabrali, to ta zbiórka by mi się posypała. Zbiórka to często nie wybór, ale przykry obowiązek małego wydawcy. Ja się raczej nie zdecyduję wydać jakiejkolwiek gry bez zbiórki. Po prostu tych gier jest dużo, jest mały, przynajmniej dla mnie, możliwości przebicia, nawet jeśli wezmę jakieś patronaty medialne, inne tego typu rzeczy. Tak naprawdę te 11% ja traktuję jako ubezpieczenie. Płacę za to, żeby nie stracić więcej. I tym są właśnie dla mnie teraz zbiórki. I kolejna rzecz, uwzględnijcie na to, że na zbiórce ma być niższa cena, bo wspierający to są ludzie, którzy nam zaufali i na zbiórce powinny być jakieś gratisy. A, jesteśmy po czasie, przepraszam. A, błąd myślenia. To nie jest tak, potrafisz oszacować, jakie przełożenie mają wydatki, wiesz co, ciężko. To jest bardzo trudne, bo to trudno uwzględnić w działaniu długofalowym. Jak płacisz za to, żeby cię ludzie zobaczyli, to w tym momencie nie zobaczysz po prostu zwrotu. Jak na przykład naszą zbiórkę udostępnił ktoś bardzo znany, to przez najbliższą dobę wpłynęło na nią bodajże 1000 zł, ale to równie dobrze mogły być 4 pojedyncze zamówienia największych pakietów, tak? To mógł być po prostu przypadek, albo 8 zwykłych pakietów. Także ważny jest moment, kiedy tą zbiórkę też reklamujesz, bo na przykład koło 10 ludzie mają pieniądze, a pod koniec miesiąca ich nie mają. Także to jest też dosyć istotne, ale wróćmy, to nie jest tak, że wy zebraliście 20 tysięcy. Nie, to nie jest dobre myślenie. Wy nie macie worka pieniędzy. Wy macie 250 zamówień, które musicie zrealizować po 80 zł każde. I tam musi być wydruk, tam musi być skład, tam musi być redakcja, tam musi być obsługa księgowa, tam muszą być egzemplarze próbne, reklama, recenzenci, wysyłka i bufor na jakieś zwroty, problemy, błędy drukarniowe itd. Chyba się zgodzicie ze mną, że w tym momencie, kiedy tak się na to spojrzy, to już nie jest takie różowe. Dalej. Tak, programy partnerskie dużo biorą. Ja osobiście nie jestem ich fanką, ale tutaj to też jest w sumie self-publishingowe. Oni zabierają ci 50%. Nie masz prawa tego drukować, jak masz te wszystkie programy partnerskie i tracisz do tego prawa. Także moim zdaniem to jest bardzo niefajna forma. Tak, progi. Co my tam jeszcze mamy? Dobra. Przepraszam Was, że tak przedłużam. Oczywiście rozumiem, że niektórzy mogą się iść na inne punkty programu. Wysyłki, dodatki podbijają progi. Więc jeżeli dasz świetny zestaw kości za 60 zł, no to on jest jakby zamiast jakiegoś egzemplarza w Twoich wyliczeniach. Czy naprawdę warto dorobić się 22 zł na gadżecie za 40 zł? To jak zwykle zależy. Jeśli dużo ludzi weźmie ten gadżet, no to słabo po prostu w szacowaniu progów, ponieważ masz mniej wolnej gotówki na realizowanie tych progów. Z drugiej strony ludzie lubią gadżety. Dlatego moim zdaniem dobrym rozwiązaniem jest zrobienie jakichś wypaśnych, limitowanych zestawów z różnymi gadżetami, ewentualnie odblokowywanie takich rzeczy jako późniejsze progi. Że jak już nazbieracie jakąś kwotę, żeby mieć zabezpieczony wydruk, egzemplarzy i opłaty, to dopiero po wyższych progach można odblokować kupowanie jakichś pierdółek, które Wam znowu te kwoty będą podbijać.
Tak, przelicz, o ile stanie ci druk egzemplarza przy wzroście nakładu o jeden próg. U nas progi były o co 5000 i on oczywiście to były dwie gry. I patrzyliśmy po prostu, żeby odbierać 5000, to załóżmy pójdzie wtedy tyle jak gotowych lasów. Załóżmy, nie wiem, 50 jego, biorę sobie kalkulator i piszę, wpisuję sobie. Miałam wydrukować załóżmy 500 egzemplarzy, drukuję 600 egzemplarzy, patrzę ile groszy mi stanieje sztuka. Okej, sztuka mi stanieje tyle i tyle, więc na przykład jeśli zwiększę ilość stron o 4, a zawsze w druku są mnożnik stron jest razy 4, bo tak po prostu się papier składa, więc jeżeli dołożę jedną 4 strony, to mi się załóżmy wyrówna. Okej, to mogę sobie zaplanować, że dołożę jakiś dodatek na 4 strony. Na przykład dwa wzory kart postaci, jakaś tabelka, coś takich rzeczy. Tak to sobie warto szacować. Dalej, grafiki i wzory kart postaci są przyjmowane entuzjastycznie. Dużo osób myśli, że jak na progi będzie, nie wiem, wielki dodatek, jakaś epicka kampania, bestiariusz, jakieś tego strasznie pracowite finansowe rzeczy, które powinny kosztować przynajmniej drugie tyle, co podstawka. Zwłaszcza coś, co wymaga takiej ilości grafik, jak bestiariusz, to jest po prostu dramat finansowy. To będzie duże wzięcie. Nie. Ja widziałam, że największym hiciorem były dwa nowe wzory kart postaci, czyli dwa jakby duże zaprojektowane rysunki. To, co mówię, scenariusze i dodatki to czasowe i finansowe samobójstwo, a jeśli jeszcze wyjdziecie w drukowanie tego, najprawdopodobniej nie wyrobicie się i albo pojedzie wam cała zbiórka po terminie, albo będziecie musieli to rozbić na dwie wysyłki. To i to jest fatalne finansowo. Większość zbiórek jest niedoszacowana czasowo, a aktualnie przez ten cały koronawirus nie mamy pojęcia, jak to będzie wyglądało. I spatrz, co możesz komuś zlecić. Będziesz mieć naprawdę dużo roboty i zastanów się, co można pozlecać. Zrzucenie jednego progu na grafika, żeby to on zrobił 5 nowych ilustracji, to dobry pomysł. Tak. Zbiórka jest dużym obciążeniem psychicznym, ponieważ na samym początku jest taki wybuch. Ludzie rzucają się pieniędzmi, wszędzie są udostępnienia i w ogóle żyjesz naładowany tą adrenaliną. Po czym nadchodzi stagnacja. I bardzo łatwo wtedy przegiąć. Po pierwsze, zacząć wyskakiwać nawet z lodówki i ludzie mają dość. Po drugie, świrować, żeby te słupki dalej wzrastały i nie spadały. One muszą spaść. To tak działa. To działa po prostu, o tak, takie ząbki. I na to się nic nie zrobi. Co więcej, na ostatniego dnia wcale nie musi być wyższy pik niż pierwszego. Także nie obiecujcie w połowie zbiórki, nie dokładajcie nowych progów, nie wymyślajcie rzeczy. Jeśli chcecie robić progi społecznościowe, też przemyślcie, co jesteście skłonni dać za jakieś udostępnienia, lajki i tego typu rzeczy. I zastanówcie się, czy chcecie dawać coś ludziom za darmo za lajki na fanpage'u. Puste lajki wam niewiele mówią, zasięgi są cięte, więc ludzie, którzy są zainteresowanymi fanami, mogą wypaść z feedu na rzecz nowych, którzy nie są zainteresowani i trochę wam zaburzają obraz. Ogólnie liczy się tak, że jeśli masz 1000 wiernych fanów, to każdy twój projekt się uda. A to jest 1000 fanów, którzy kupi twój produkt. W przypadku RPG bardzo rzadko możemy mówić o takim komforcie. I już, przepraszam, kończę. Co chcę dodać? Zakładaj sobie deadline'y. Do kiedy coś zrobię, do kiedy coś oddam, to jest bardzo ważne dla takiej higieny pracy. Polecam z całego serca Language Tool'a. Każdy tekst przepuszczaj przez Language Tool. Oszczędzisz pracy sobie, oszczędzisz sobie pracy redaktorce, bo i tak to będziesz musiał poprawić, jak to będzie redaktorka czy redaktor musiał poprawić, to oboje stracicie czas i im będzie więcej błędów, tym jest większa statystycznie szansa, że ten ktoś coś przeoczy. Poznaj księgowego, nie musicie się lubić, macie współpracować. To księgowemu, któremu zaufasz, ufaj intuicji, pójście do dwóch różnych księgowych i przedyskutowanie z nim całej sytuacji porąbanej podatkowo, od jakim jest zbiórka, nie jest wcale przegięciem. To, co mówiłam, do 50% minimalnej krajowej na miesiąc nie potrzebujesz firmy, czyli możesz sobie to powolutku drukować, jakieś tam już miękkie broszurki, jak to było z podstawkami jagodowego, wydawać i póki nie zarobisz za dużo naraz, nie jest to problem. Jeśli chcesz się zamknąć w jednym roku ze zbiórką, żeby nie płacić podatku dochodowego, bo załóżmy, za druk musisz zapłacić 10 tysięcy. Jeśli zapłacisz to w grudniu, no to na koniec roku masz to jako koszt. Jeśli zapłacisz to w styczniu, no to wtedy tracisz jeszcze 18% od tego, tak? Bo miałeś w zeszłym roku dochód, nie było to twoim kosztem. A od września do końca roku drukarnie są oblężone i drukarnie kłamią. Nie ma czegoś takiego, moim zdaniem, jak kompetentna drukarnia. Przyszłam przez 5.
Pierwsza drukarnia splajtowała i ręcznie szyła podręczniki. Druga drukarnia nie sprawdziła plików i wysłała mi, wydrukowała mi 200 godowych bez ilustracji. Trzecia drukarnia, jak jeszcze nie miałam firmy, po pół roku rozmów okazało się, że obsługują tylko firmy, jak nie mam NIP-u, to mnie nie obsłużą. Do dziś tego nie rozumiem. Czwarta firma miała obsługę o miesiąc, a piąta firma źle wydrukowała egzemplarz próbny. Wiem, że dużo dużych firm RPG-owych drukuje na Litwie w jakiejś jednej konkretnej drukarni. Aktualnie nie podejmę się z przerzucaniem jakiegokolwiek towaru przez granicę ze względu na wirusa. Przygotuj się na spadek motywacji. Najfajniejszy, najbardziej motywujący moment będzie dużo, dużo przed najtrudniejszym wysiłkiem. Będzie zbiórka, kiedy myślisz, że jesteś w stanie zrobić wszystko, napisać wszystkie dodatki. Po zbiórce dostaniesz pieniądze, które mogą ci się wydawać naprawdę duże, a potem czekają cię miesiące dłubania, śmierdzącej pracy, ścigania ludzi, zbierania informacji, dróg, kontakty z drukarnią, które będą czymś okropnym potencjalnie, a na końcu jeszcze wysyłki, które są ciężką fizyczną pracą. I motywacja spadnie. Dodatek scenariuszu doślij później w PDF, napisz, jeśli chcecie robić jakieś dodatki i tak dalej, progi, róbcie to w PDF-ie i sukcesywnie ludziom wysyłajcie. Zwłaszcza jeśli to nie musi być jakieś coś mocno finansowo dużego. Fajnie dawać ludziom coś za to, że wzięli udział w zbiórce i bardzo fajnie też, żeby to się pojawiało nie naraz wszystko w wielkiej paczce, tylko sukcesywnie im to dosyłać. I są dwie szkoły. Czy chcesz mieć dwie różne osoby do grafiki i do składu, czy jedną? U mnie Janka robiła jedno i drugie, dla mnie to rozwiązanie było zachwycające, ponieważ ona ma takie spojrzenie przestrzenne, ona wie, jak to ma działać, ładnie mi to wszystko poukładała, że tu ma być ilustracja, tu ma być tam tekst, tu tabelka i to wszystko po prostu zadziałało. Natomiast jakby się Janka mnie wysypała, no to miałabym podwójnie przekichane, tak? Bo to jest uzależnienie się od jednego dostawcy, to też jest problematyczne. To tyle. Dziękuję Wam serdecznie za udział. I aktualnie chętnie podyskutuję, odpowiem na wszelkie pytania i przepraszam za przeciągnięcie. Dziękujemy bardzo za udział w online i do zobaczenia w przyszłości.